Hej, cześć siemanko. z tej strony Muzyka TV. Witam was serdecznie na kolejnym odcinku na kanale. Tym razem będę reagował na moje Spotify Wrapped. Musiałem jakieś to wymyślić prowizorycznie, bo na komputerze nie da się tego włączyć, więc zaprosiłem ziomeczka, żeby wszedł mi na Spotify'a, akon sharing tak zwany i zrobił mi screenki i wrzucił na Google Docs'a więc ja tak naprawdę nie wiem co tutaj jest, nie wiem czego się tak naprawdę spodziewać ale chciałem zachować taki wiesz, pierwszą reakcję e, na to co tak naprawdę mi tam wypadnie, co mi tam dropnie w ogóle, nie, bo jestem mega, mega po prostu ciekawy, no i dużo osób chciało zobaczyć co ja tam wszystko w środku mam i w ogóle więc pokazuję wam. Moje predykcje co roku jest Kanye West, to powiedziałbym, że Kanye West pewnie będzie Kiedyś był Avi, PZ może, nie wiem w sumie co jeszcze, mod West może, no kurczę ciężko generalnie to wszystko oszacować, no ale e, zobaczymy, no wiem, będzie taki krótki odcinek, nie wiem, 5 minut, e, coś tam podyskutuję, coś wam pokażę, o co w tym wszystkim chodzi, I zobaczymy co tam tak naprawdę jest. Let's go. W sumie mam na koncie 15 tysięcy minut odtwarzania, to ja mało, nie? wiem na pewno macie więcej. Ale ja powiem wam, że ja jestem YouTube, YouTube listener często, dopiero premium kupiłem dwa miesiące temu, w sensie Skobzor mi kupił e, na Twitchu kiedyś na streamie, więc taka historyjka. E, więc Spotify Premium tak naprawdę ja nie używałem długo, miałem reklamę i ja ogólnie słucham tych takich playlist, co lecą codziennie, wiesz co chodzi? Daily playlist <laughs> przygotowana dla ciebie, bo tam było najmniej reklam z tego co pamiętam, no. That's, that's what you call. W ogóle patrzcie jak futro, nie? Bro. Look at this guy. Sorry, musiałem przeflexować. No dobra, 15 tysięcy minut do to chyba nie jest dużo, no wy pewnie macie więcej widzowie, nie? No nie, nie, będę ukrywał, że pewnie tak jest. Moja muzyczna ewolucja 2024 roku. Mój styczeń. Indie Sleaze, Scratch, Hyperpop, słucham wykonawców takich jak Echo, 2K, Blady i tu hollies Yeah, man. Słucham. Tu hollies nie słuchałem dużo. To jakiś cap ogólnie. Mega dziwny jest nawet Spotify Wrap, bo często wychodzą o nie fakty, których tak naprawdę nawet nie wiedziałem. Tu Holis. Nie słyszałem za wiele, nie wiem, z 5 numerów 6. No jako 2K i Bladey to raczej byli. No właśnie oni mogą być też w ulubionych artystach, nie? Tak mi się wydaje. Oni mogą być up here. Więc no, zobaczymy sobie dalej. No, Indie. Indie Sleeze, ogólnie muzyka indie, ja bardzo enjoyuję muzykę indie, nie? Tam The Neighborhood, jakieś tam wiesz, Arctic Monkeys. Ja ogólnie są bardzo dużo takich muzy starej. Czy czy właśnie jakiś, e, co jeszcze mogę wam polecić, takie indie, indie? Mm, Alex Tellner. No on jest z Arctic Monkeys, a Arctic Monkeys w sumie. Kto jeszcze robi taką indie muzyczkę fajną? Mmm. Jest taki numer stary, Ugly Brunet, Dark Horse Kurczo, nie ma takie dziwne nazwy tam, ale Why You Feel Nothing Bardzo dużo jest takich ogólnie zespołów i, i ogólnie polecam na taką muzyę strasznie jakby yy, buję się do tego. Hyperpop? Czy, jest, czy to jest taki Hyperpop? Nie powiem, bo to chyba jest takie przygotunkowane, więc jakby Hyperpopowy moc to raczej nie jestem ale, I don't know. Lecimy dalej. Mój październik. Śnieg? Śnieg? Czemu śnieg? Underground Polski rap. Słucham wykonawcy takie jak Kaz i Fawki, Tako Hemingway. No w październiku chyba sprawdzałem płyty Tako Hemingwaya stare, zaległe i dlatego ten tako. Bo, bo trochę siedziałem i trochę go słuchałem, więc jakby stąd to się wzięło. Kaz fałki, Fawki. Klasyk, klasyk, klasyk. Underground Polski rap. Śnieg, co to jest śnieg? Nie, wiem, co to jest śnieg stary? Snow? Snow Stripers może będzie? O. <laughs> Nie, co to jest śnieg, bro. Nie, wiem, co to jest śnieg stary, ale dobra, nieważne. Śnieg, underground, polski rap, nieważne. Mój wrzesień. WAMPIR Football Rap. Co to, ej, co oni to nazywają? mnie do beki to robią? Czy o co w tym chodzi? Że oni sobie robią nazwy do Jajec? Czy, czy co? Jesteś z Chin, Czy co? What the fuck? Vampir football rap, to to vampire Football Rap, co to jest? Wampir Football Rap, stary. Słucham, wykonawcy taki Kanye West. Real 21 Savage Playboy Curry. Wampir Football Rap, to, to jest? Wampir Football Rap, stary. To jest, nie wiem. Ice Speed na, na tego? Opiumowa Ice Speed, stara piosenka na World Cup yy, wampirska? Nie wiem, dziwne, dobra, whatever. O! Co? Mój ulubiony utwór papier Anglosia Bambi for money. Odtworzenia ogółem 18. Jest Jesteś wśród 0,05 najaktywniejszych słuchaczy na świecie. Ej, ale ten numer ma to jest akurat banger, wy go pewnie nie znacie, ale wam go pokażę teraz, nie?

Dobra po krótkiej przerwie jej występie, e, wjeżdżamy. No papier widzowie, ale tylko 18 razy ja myślałem, że czegoś więcej słuchałem, ale ja jestem taki. Yy, taki co... Nie no, ja sobie często słucham stary po prostu po jednym kawałku, wiesz co, chodzi, że jeden raz słam jeden kawałek często, a jak już więcej razy to na YouTube sobie odpalam pętlę albo na Spotify to jest jakiś dziwny zbudowany, nie umiem tego ustawić nigdy No papier, tego się nie spodziewałem tak szerzej. się Bambi, papier. Nie spodziewałem się tego, bro. Nie spodziewałem się tego bro, tak szczerze. Ciekawe, dajcie znać, jakie są Wasze. Moje ulubione utwory. O. Papier pierwszy, to już wiemy. Zoe Kravitz, QI producent Fukai Chivas Lukassi. Banger. Banger numer. Piękny numer. Refren liwki stare części Wasa Fukai. Koza, kawałek, bardzo razy, go, dużo razy go słucham. Chcę ci dać, bajdą Gurulesko. Stary, ten numer. Miałem pierwsze miejsce w tamtym roku, a w tym roku mam trzecie miejsce. Więc, generalnie, to jest numer, którego są odkąd byłem mało latem, strasznym, mało latem i dalej to z mnie, więc. Western Union Echo 2K, by Digital Bladey. Nie trzeba tłumaczyć. I Bambi, czemu nie śpisz? Ten numer, akurat wiem, czemu jest tak dużo razy. Bo chodziłem do pracy piechotą wtedy i właśnie odpalałem się na głośniczku i się bujałem do tego i schodziłem. Tak było akurat, to jest realne, więc jakby tego się akurat nie dziwię. Tutaj czemu nie śpisz? Ale dwa razy Bambi stary? Don no, Gurelesco, Eko 2kata i boj Digital i Blady, no. It is what it is bro, it is what it is, ale bardzo... Bardzo ciekawe zestawienie, no nie spodziewałem się, że tu nie będzie żadnego Kania, żadnego The Weekenda, żadnego Modego Westa stary. Dziwny rok. Widzicie widzowie. Ja teraz więcej słucham... Na, z wami na YouTube, jakby, numerów, aniżeli słucham, nie, bo później mi się nie chce już. I stąd, stąd to wyładzi, nie, bez kitu. Eee, mój ulubiony wykonawca. Fałki. Przesłane minuty. No, płytka wyszła, no, płytka wyszła od Łukasza. Ogólnie ja fałki nie są wcale praktycznie na YouTube, na na Spotify, tylko cały czas na SoundCloudzie go słucham. O, też SoundCloud bym trzeba było zrobić, nie, sprawdzenie SoundCloud, SoundClouda, to było śmieszne. Ja go bardziej na SoundCloudzie słucham, a nie na YouTube, więc, no... Stąd to się też bierze, w sensie dziwne, że on jest pierwszy w ogóle. Mój ulubiony wykonawca, Fałki, ok. 7%? Wy pewnie jesteście więcej, no bo ja nie słucham, no. Na SoundCloudzie słucham dużo, dużo więcej, tam jest więcej kawałków, a... Yy, I też mam takie playlisty zrobione na SoundCloudzie, jest stary z więc... Łatwiej mi się tego po prostu więc no. Ale... Płytka wyszła, coś tam posłuchał Gostek. Numer jeden, ciekawe, nie spodziewałem się. Moi ulubiony wykonawcy. Fałki. Kaz Kanye West. Młody West, Younglin. Ej, z tego jestem akurat zadowolony. Może Kaska nie słuchałem jakoś dużo z tym roku, mi się wydaje. Może na początku roku więcej. I tym to jest podyktowane. Jednakże. Młody West, Younglin. Kanye West, to są, to są artyści, o których zawsze mówię, że ich dużo słucham. Wyszło szydło z worka, jest tak naprawdę. Kaska. Mnie słuchałem ostatnio, ale wydaje mi się, że przy, przy, na początku roku jakoś więcej słuchałem. Jakichś starych rzeczy. I też płytka wyszła, też z płyty słuchałem parę rzeczy, więc. Stąd to się wszystko pewnie bierze. Ciekawe, ciekawe, i co mam jeszcze coś tu? Nie, nic nie ma. To wykonawcy fałki, kazba kanie West, mody West Younglin. Lubię to. Papier, Zoe krawie... No patrzcie, same laseczki tu śpiewałem, nie? To chyba napalone TV, wiesz, nie patrz. Czemu nie śpisz Bambi? Papier leosia Bambi, Zoe krawiec, zliwka. Chce ci dać, no nie mam, tam jest Gural, A e Union. No Myślę, że Eko 2K można podciągnąć w jakiś sposób, bo tutaj bo pod kobietę, nie? Z uwagi na stylweczki i na wiesz. I na Femin Power No i tyle w sumie widzowie Chciałem się wam pochwalić Żeby się pochwalić No znaczy, nie, nie wiedziałem czy się pochwalę Bo nie wiedziałem co tam będzie Mogłyby tam być smurfne hity nawet stare I nie wiem, bym się zdziwił wtedy Dajcie znać jak wasze Na Discordzie w ogóle moi macie link w opisie Są, e, są takie kanały Gdzie możecie rzucić swoje rapt I tyle Buziaczki Dajcie znać jak oceniacie moje Czy ja jestem szczęśliwy od 1 do 10? Tak i 7 no, ale w sumie Ja jakoś nigdy się w to nie wczułam. Jakbym miał to gdzieś Sprawdzę to raz i Dalej, jeżeli jakby nie robi to dla mnie dużej różnicy w życiu. Pozdrowki i trzymajcie się. Hej.